Witajcie, tu Ola. Kaśka. A to jest program Summer City w SKTV, hity na czasie. Dziś jesteśmy w zabytkowym miasteczku Nesebar, które jest naprawdę śliczne. Jest bardzo urocze, urzekło nas. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda to, co jest za nami, koniecznie zostańcie z nami. Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. Tomasz Lubert postanowił, że weźmie ślub i wiemy, kto będzie świadkową na jego ślubie, a będzie to Doda. Jeżeli chodzi o ich przyjaźń, to jest bardzo, bardzo burzliwa, bo przecież kiedyś bardzo się lubili, potem się ostro pokłócili, ale teraz z powrotem są na przyjaznej stopie. Kochani, oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. Justin Bieber jest znawcą. Nie tylko muzyki, ale znawcą męskich fryzur. Ostatnio piosenkarz wypowiedział się na temat łysiny księcia Williama. Justin powiedział, że on w ogóle nie wie, dlaczego książę William nie robi nic ze swoją łysiną. Przecież istnieją tabletki albo jakieś inne preparaty na porost włosów, a książę William jest przecież wybitną osobowością i on musi świetnie wyglądać. Ja powiem tylko tyle. Przyjaciele księcia Williama bardzo mocno się wzburzyli, kiedy usłyszeli wypowiedź Justina Biebera i powiedzieli, żeby ten zajął się prawdziwymi, poważnymi sprawami i że pewnych rzeczy nie powinno się mówić, ponieważ książę William zostanie kiedyś królem Anglii. Kochani, oglądacie program Summer City w SKTV, hit na czasie. Brad Pitt wcieli się znów w postać wielkiego twardziela. Zagra rolę Jackiego Coogana, który będzie musiał poprowadzić pewne bardzo trudne śledztwo, a zleci mu to wszystko mafia. Ja jestem ciekawa, jak Brad Pitt będzie wyglądał w tym brudnym wydaniu. Oglądacie program Summer City w SKTV, hit na czasie. Hani jest wielką fanką Madonny i dlatego wybrała się na koncert Królowej Pop. Niestety wyszła z niego strasznie zawiedziona. I to nie wcale występem Madonny, tylko tym, że polscy fani naprawdę dali ciała. Wyglądali, jakby byli zblazowani. Ich aplauz był znikomy i zaledwie trwał 30 sekund po każdym wykonaniu Madonny. Hani ma nadzieję, że takie rzeczy już więcej się nie powtórzą, bo obawia się, że Madonna nie będzie chciała już do nas wrócić. Oglądacie program Summer City w SKTV, hit na czasie. Pamiętajcie o tym, żeby skorzystać z facebookowej aplikacji Wakacyjna Mapa Polski. Do tej aplikacji wrzucacie zdjęcia z różnych zakątków Polski, a raz w tygodniu autor najlepszego zdjęcia dostaje telefon Sony Xperia i zestaw startowy Playa na kartę. Oglądacie program Summer City w SKTV, hit na czasie. Kasiu, jakiego ty masz pięknego kwiatka. Hola, ale nic się nie umywa do twojego pięknego kwiatka we włosach. Ja mam piękną kompozycję we włosach, kwiaty. Wyglądasz we włosach po targowie. Jest, wyglądasz jak Madonna prawie. Tak, ale teraz nie będzie o Madonnie, ale będzie o Lady Gadze, która zrobiła sobie nowy tatuaż. Lady Gaga ma słabość do robienia sobie tatuaży i ostatnio wytatuowała sobie napis Art Pop, a to oznacza... nazwę jej nowego krążka. Ja jestem bardzo ciekawa, jak ten krążek będzie brzmiał i jakie tam znajdą się hity. Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. Monika Pyrek ostatnio pokazała swoje piękne ciało na okładce pewnej gazety. Przy okazji została zapytana, jak spędza wolny czas. Nazwa odpowiedziała, że niestety, ale nie pamięta, kiedy ona ostatni raz miała wolny czas, ponieważ przed olimpiadą bardzo ciężko pracowała. Ja mam nadzieję, że po olimpiadzie jednak znajdzie troszeczkę czasu na jakąś rozkosz. Oglądacie program Summer City w SKTV, hit na czasie. Trzeba przyznać, że w życiu Sienny Miller pojawił się ktoś bardzo wyjątkowy. A tą osobą jest jej córeczka. Ja teraz sobie tak myślę, że przed Sienną jest najważniejsza rola do odegrania, czyli rola matki. Ale chyba dobrze sobie z tym radzi, bo jej przyjaciele ostatnio wyznali, że jest całkowicie zapatrzona w swoją córeczkę. Oglądacie SKTV, hit na czasie, a to jest program Summer City. Wszyscy wiemy, że Kim Kardashian uwielbia pozować fotoreporterom, a
swojemu chłopakowi albo samej sobie. I ostatnio w internecie znów mogliśmy obejrzeć jej zdjęcie w bikini. Kim Kardashian zarzeka się, że nigdy w życiu żadnej operacji plastycznej nie miała i jej ciało jest jedynie efektem ciężkich ćwiczeń. A przypominam, że kiedyś powiedziała, że operacji plastycznej podda się dopiero, kiedy będzie starszą panią. Jak myślicie, czy rzeczywiście jej twarz ani razu nie poszła pod skalpel? Kochani, oglądacie program Summer City w SKTV i hity na czasie. My kupiłyśmy sobie lody dla ochłody. Bardzo, bardzo dobre lody, ale nie zapominamy oczywiście o gorących ploteczkach. A jeżeli chodzi o olimpiadę, to okazuje się, że Kate Middleton i księży William, kiedy oglądają coś na trybunach, to nie siedzą, nie są smutni i w ogóle ich to nie interesuje, tylko cieszą się i bardzo energicznie wszystko oglądają. I kibicują bardzo mocno i kiedy Anglia zdobyła jakiś medal, to naprawdę cieszyli się i krzyczeli w niebo głosy. Ona tak skoczyła na niego, zaczęli się przytulać, kręcić i w ogóle, no tak, no bo złoty medal to nie byle co dla Wielkiej Brytanii. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Jason Segel stwierdził, że ma już dość swojego serialu, czyli słynnego Jak poznałem waszą matkę i ma ochotę pojawiać się częściej na dużych ekranach. Ostatnio widziałam go w filmie Jeszcze dłuższe zaręczyny. Wypada świetnie, jest rewelacyjnym aktorem komediowym. A dlaczego zmienił zdanie i dlaczego nie chce być już w serialu Jak poznałem waszą matkę? Otóż powód jest prosty. Zakochał się i stwierdził, że teraz trzeba spoważnieć. Oglądacie program Summer City w SKTV i hity na czasie. Jeżeli czujecie się członkami społeczności SKTV, to koniecznie musicie skorzystać z naszego internetowego czatu dostępnego na stronie www.sk.tv. Śmiało możecie tam porozmawiać z innymi o świetnych teledyskach, które możecie obejrzeć w SKTV albo na przykład o fajnych programach takich jak Summer City. Oglądacie program Summer City w SKTV i hity na czasie. Kourtney Kardashian ostatnio bardzo pokłóciła się ze swoją matką, Kris Jenner. Ta przyszła zobaczyć swoją 3-tygodniową wnuczkę i zamiast spędzić z nią czas, to po prostu wymyśliła, że trzeba jak najszybciej znaleźć jakąś reklamę, gdzie mogłaby się pojawić mała Penelope. Słuchajcie, no ta mała ma naprawdę przerąbane z taką babcią. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. My dziś z Olą wpadłyśmy w prawdziwy zakupowy szał, ponieważ razem z biurem usług turystycznych But Kocham Wakacje przyjechałyśmy do miejscowości Nesebar. Oczywiście, jak to się mówi, podróże kształcą, ale imprezy też są bardzo ważne, dlatego Biuro Usług Turystycznych But pod szyldem Partyzon organizuje najlepsze imprezy wyjazdowe. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat tych podróży i imprez, zajrzyjcie na ich stronę internetową www.kochamwakacje.pl. To już wszystko w dzisiejszym programie Summer City w SKTV Hit na czasie. Nasz spacer po miasteczku Nesebar właśnie dobiegł końca. Dlatego wy zostajecie z najlepszą muzyką w SKTV Hit na czasie, a my z Olą idziemy wydać trochę kasy. Do zobaczenia jutro. Do jutra, cześć! Pa.